Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w niedzielę 30 lipca, w ósmą niedzielę po święcie Trójcy Świętej. I chcę dzisiaj nawiązać do fragmentu biblijnego, który jest hasłem tygodnia i ma nam w tym tygodniu towarzyszyć. To słowa apostoła Pawła z 5 rozdziału listu do Efezjan. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda. Aby jeszcze lepiej spróbować zwizualizować nam ten fragment, postanowiłem wykorzystać kilka rekwizytów. Dodatkowo widzicie, że za moimi plecami jest coraz ciemniej, zapada zmrok, a myślę, to całkiem fajnie koresponduje z mową o byciu dzieckiem światłości. Zresztą w Biblii często pojawia się ten kontrast, to zestawienie światłość i ciemność. I dzisiaj bardzo jest nam to potrzebne. Postępujcie jako dzieci światłości. Jak dążyć do światłości w momencie, kiedy robi się coraz ciemniej? Kiedy żyjemy w świecie, który, jak to nierzadko słyszymy, pogrążony jest w ciemności. Nie podąża za światłem Jezusa Chrystusa. Chcę wykorzystać dzisiaj pewien rekwizyt związany ze światem rowerowym, dlatego że w okresie letnim, myślę, często sięgamy po rower, wyruszamy w różne wyprawy na naszych urlopach czy jeszcze w innych sytuacjach i kiedy jeździmy na rowerze, szczególnie kiedy robi się ciemno, kiedy zapada zmrok, potrzebne jest nam pewne szczególne wyposażenie, aby trafić do celu, aby w bezpieczny sposób podróżować, aby zgodnie z przeznaczeniem trafić do miejsca docelowego. Tymi rekwizytami, tymi bardzo konkretnymi sprzętami są przednia lampa, czyli przednie oświetlenie, a także, co myślę bardzo istotne, często może nawet bardziej istotne niż to przednie światło, oświetlenie tylne. Zarówno przód, jak i tył sygnalizuje naszą pozycję na drodze. Sprawia, że jesteśmy w stanie widzieć to, co jest przed nami, a także inni uczestnicy ruchu drogowego widzą, że jest tam jakiś rowerzysta, ktoś, kto się porusza i trzeba zachować szczególną ostrożność. Być może nawet trzeba się zatrzymać, trzeba się skoncentrować na tym, co dzieje się na drodze. Bez tego oświetlenia może dojść do tragedii. Wszystko może być spowite ciemnością, może być niedostrzegalne i może potoczyć się to bardzo różnie. Jak to się ma do naszego tekstu i do bycia dziećmi światłości? Otóż apostoł Paweł pisze: owocem światłości jest dobroć, sprawiedliwość i prawda. Jak to odnieść do tych oto rekwizytów? To światło jest nam bardzo potrzebne, aby dostrzegać wszelkie niebezpieczeństwa, które kształtują się na naszej drodze, aby dostrzegać różne dziury, pułapki, ale także innych uczestników ruchu drogowego. Mówiąc inaczej, to światło jest nam bardzo potrzebne, aby dostrzegać bliźnich, którzy nas otaczają, którzy też często są pogrążeni w mroku tego świata. Potrzebne nam jest tylne światło, które sygnalizuje, że trzeba uważać, że trzeba być ostrożnym, że może trzeba się zatrzymać, że oto dzieje się coś ważnego, coś, co może mieć wpływ na moje życie. I bardzo podobnie jest w kontekście naszego duchowego życia. Kiedy Paweł pisze: postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda, pokazuje, w jaki sposób mamy żyć, jak mamy być nastawieni względem naszych bliźnich, jak mamy kierować się dobrocią. Co to znaczy? Bardzo różnie można to definiować. Dobroć, czyli pozytywne nastawienie do bliźniego. Otwartość na jego potrzeby, na jego inność, na jego, jej wrażliwość. To nastawienie, które polega na tym, że nie chcę przekreślać, że nie chcę potępiać, że nie chcę bać się inności, ale chcę tego kogoś poznać. Chcę być pozytywnie do niego nastawiony. Sprawiedliwość, co to oznacza? Czyli podchodzić uczciwie, wiarygodnie, autentycznie do tego człowieka, którego spotykam. Nie wydawać zbyt pochopnie osądów. Sprawiedliwie, czyli tak, jak Bóg chce, abym postępował, zgodnie z Jego wolą.
zgodnie z jego standardami. I wreszcie aspekt prawdy. Mówi się, że żyjemy w czasach kryzysu prawdy, czy też w epoce postprawdy. Każdy ma swoją prawdę. Ale my jako chrześcijanie wierzymy, że trzymamy się tego, który sam o sobie mówi, że ja jestem droga, prawda i życie. Jako chrześcijanie trzymamy się prawdy Ewangelii, czyli wieści o tym, że Jezus Chrystus umarł za każdego z nas, aby przynieść nam życie, aby to życie zmienić, aby nadać temu życiu sens. O tym chcemy mówić, tym chcemy żyć. I dziś być może w wielu kościołach usłyszymy: wy jesteście światłością świata. Czyli macie mówić, macie być widoczni, macie wskazywać na Jezusa, który jest światłością, który przyszedł po to, aby was zbawić. Macie być widoczni, bo gdy tego światła zabraknie, wtedy droga przed wami będzie rozmyta. Kiedy tego światła przed wami za wami nie będzie, może okazać się, że ludziom będzie groziło niebezpieczeństwo, bo nie dostrzegą na czas tego, co jest bardzo ważne, aby zobaczyli. Postępujcie jako dzieci światłości. Jesteście światłością świata. Bądźcie widoczni w waszej dobroci, w waszej sprawiedliwości, aby nikogo nie faworyzować, aby nie wytykać innych palcami, że to są ci gorsi, ci źli, ci grzeszni. Ale macie trzymać się prawdy, prawdy mówiącej o tym, że Bóg kocha każdego i za każdego Jezus umarł. I każdemu chce przynieść życie. Niech więc te rekwizyty, niech więc ta scenografia, ten zmrok pozwoli nam jeszcze lepiej zrozumieć przesłanie, które Bóg dzisiaj do nas kieruje. Życzę ci, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, aby dziś i w tym tygodniu Duch Święty szczególnie oddziaływał w twoim życiu. I abyś głosiła dobrocią, sprawiedliwością, prawdą wieść o tym, że Jezus żyje, że kocha i że wzywa nas do tego, abyśmy postępowali jako dzieci światłości. Wszystkiego dobrego. Bądźcie bezpieczni na wszystkich swoich drogach, zarówno tych rowerowych, samochodowych, pieszych, ale także na wszystkich duchowych drogach. Niech Pan Bóg was błogosławi. Dobrej niedzieli i dobrego tygodnia.